To już ten dzień. Znowu pojawia się nowa wersja Blendera i znowu przynosi nam całkiem ciekawe nowości. Zapinaj pasy, a ja pokażę Ci, co nowego pojawiło się w Blenderze 3.6. Zaczynamy od największego feature'a w tej wersji. Simulation Nodes. Pewnie kojarzysz coś takiego jak Geometry Nodes, co nie? Ogólnie chodzi w tym o to, że zamiast polegać na modyfikatorach z prawej strony, możesz tak jakby tworzyć własne modyfikatory, łącząc bloczki za pomocą kabelków. Brzmi łatwo, ale jednak czasem trzeba się nieźle zmurzyć nad tym, co my chcemy tam zrobić. Ale po co o tym w ogóle mówię? Simulation Nodes to dokładnie ten sam myk, tylko że zamiast edytować geometrię, edytujemy tutaj symulację. Twórcy Blendera byli nawet na tyle mili, że przygotowali dla nas fajny projekt pokazujący w akcji możliwości tego systemu. To co tutaj widzisz działa w czasie rzeczywistym i o dziwo nawet nie pali komputera. Przy pojawieniu się pierwszej wersji Geometry Nodes ludziom po prostu wybuchały mózgi od tego, co można w nich osiągnąć. A teraz gdy dojdzie do tego jeszcze pełne wsparcie dla symulacji fizyki, to już naprawdę będzie mega sprawa. Od teraz możemy robić symulacje bazujące na naszych własnych zasadach i dynamicznie łączyć je z Geometry Nodes, a to na pewno da mega dobre rezultaty, jeżeli w ogóle zrozumiemy, jak to działa. A teraz moja ulubiona funkcja z Blendera 3.6. Modelując obiekty, pewnie nieraz tworzyłeś dla nich siatkę UV, żeby nałożyć tekstury, co nie? W moim odczuciu domyślny blenderowy system do pakowania siatki UV był, no, co najwyżej średni, przez co już od kilku lat nie wyobrażam sobie po prostu życia bez dodatku UV Packer, o którym więcej mówiłem w filmie o najlepszych dodatkach do siatki UV. Link w opisie. Ten add-on sprawia, że dostajemy dużo gęstsze wypełnienie przestrzeni, a co za tym idzie, mniej zmarnowanego miejsca na teksturze. Teraz Blender trochę nadgania pod tym względem i zamiast czegoś takiego w Blenderze 3.5 dostajemy coś takiego, co jest zdecydowanie lepszym rezultatem. Co prawda takie pakowanie chwilę trwa, ale według mnie zdecydowanie warto poświęcić te kilka sekund, żeby otrzymać dużo, dużo lepszą siatkę UV przed rozpoczęciem teksturowania. I jak już jesteśmy przy UV, to warto wspomnieć o tym, że Cylinder Projection i Sphere Projection w końcu bierze pod uwagę simy, które ustaliliśmy wcześniej. No i jeszcze coś, co przyda się praktycznie każdemu, kto korzysta z Blendera. Przechodzenie z Edit Mode do Object Mode stało się o wiele szybsze przez wykorzystanie wielordzeniowości. I podobnie z Subdivision Surface, a także UV. Dobra, czas na kolejne nowości. Przy okazji premiery poprzedniej wersji Blendera wspomniałem o tym, że pojawiła się możliwość korzystania z pędzli o pięknej nazwie VDM, czyli Vector Displacement Map. Pozwalają one przesuwać wierzchołki nie tylko w górę i w dół, ale także na boki, przez co możemy rzeźbić na naszych modelach praktycznie nowe, mega szczegółowe obiekty jednym pociągnięciem ręki. No i teraz mamy kolejne ulepszenie tego procesu. W Blenderze 3.6 znajdziesz nowy add-on nazywający się VDM Brush Baker, dzięki któremu jesteśmy w stanie tworzyć własne pędzle VDM, zapisując dowolną geometrię do tekstury, którą później będziemy rzeźbić. Ale to jeszcze nie wszystkie ulepszenia nowo dodanych funkcji. W poprzedniej wersji pojawiło się również coś takiego jak Viewport Compositing, czyli opcja umożliwiająca sprawdzenie rezultatu naszego compositingu bez konieczności czekania na render. Możemy to po prostu włączyć i od razu zobaczymy to na naszej scenie. Jednak w momencie premiery nie działało z tym wiele nodów, więc jego użyteczność mocno spadała. Ale teraz dostajemy wsparcie dla aż 13 nowych nodów i paru nowych feature'ków, jak Bicubic Interpolation czy obsługę wielowarstwowych obrazów EXR. Niby przelecieliśmy już przez największe zmiany, ale to dalej nie wszystko. Razem z tą wersją pojawia się coś, czego wcześniej nie widzieliśmy zbyt często, czyli nowa darmowa paczka zasobów. Pobierając ten projekt z oficjalnej strony Blendera, dostaniemy 4 pełne modele ludzi, na których możemy przeprowadzać przeróżne eksperymenty. W sensie mamy tutaj 2 realistyczne postacie i 2 takie bardziej stylizowane, plus kilka dość istotnych modeli, takich jak ręce, głowy, czaszki czy stopy. Mega fajna sprawa, szczególnie dla osób, które chcą sobie poćwiczyć rzeźbienie, animacje albo rigowanie ludzi. No a na sam koniec zostawiłem mniejsze zmiany, które nie pasowały do żadnej innej kategorii, ale i tak myślę, że warto o nich wspomnieć. Po pierwsze, import i eksport plików 3DS. Blender zapisuje swoje projekty w pliku .blend, a inne programy mają do tego swoje własne formaty. Na przykład taki Autodesk 3DS Max korzysta właśnie z plików .3DS i jest na tyle popularny, że wsparcie dla tych plików wleciało właśnie nawet do Blendera. Poza tym w Asset Browser pojawiły się małe pop-upy po najechaniu na dany pliczek.
A trójwymiarowy tekst w końcu może być zaznaczany za pomocą lewego przycisku myszy, a nie tylko klawiaturą. Przy tworzeniu animacji możesz użyć nowej opcji wygładzającej całość, no i korzystając z edytowania proporcjonalnego, nie musimy już kręcić kulką w myszce jak szaleni, żeby zwiększyć obszar działania. Teraz wystarczy po prostu pociągnąć za nowiutki suwak w panelu u góry. Zmian jest oczywiście dużo, dużo więcej, ale to jest taka moja topka najbardziej interesujących nowości. Jeżeli chcesz zapoznać się ze wszystkim mega szczegółowo, to podrzucam linka z listą wszystkich zmian w tej wersji. Znajdziesz go w opisie. I to tyle. Na moje oko Simulation Notes to będzie po prostu game changer dla wielu osób, które jeszcze nie przekonały się do Blendera. Ale tak osobiście chyba najbardziej się cieszę z tych nowych opcji pakowania siatki UV, bo Blender miał z tym problem odkąd tylko pamiętam. A która nowość wydaje się najfajniejsza dla Ciebie? Wskakuj do komentarzy i pogadajmy o tym.